Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zastanowimy się, czy jest nadzieja na zbawienie dla dzieci umierających bez chrztu. Zapraszam. Jest to oczywiście druga część materiału poświęconego temu zagadnieniu. Tym, którzy jeszcze nie zapoznali się z pierwszą, jak najbardziej ją polecam. Zatytułowana jest ona Czy Bóg wrzuca dzieci do piekła? Tam przedstawiłem tradycyjną naukę Kościoła, czyli limbus puerorum, miejsce w otchłani, które można również nazwać piekłem, miejsce, w którym ci ludzie nie cieszą się wizją uszczęśliwiającą, a więc nie korzystają z tej nadprzyrodzonej szczęśliwości, do której ludzkość została powołana. Tej szczęśliwości, której kluczowe jest słowo nadprzyrodzona, przerastająca naszą naturę. Są w otchłani, gdzie wizji uszczęśliwiającej nie ma, ale gdzie nie są poddani żadnym karom. Część teologów myśli, że być może jest w nich pewien smutek, który wynika z faktu, że rozpoznają, że najwznioślejsze powołanie nie zostało w ich życiu spełnione. Większość uważa, że nawet tego smutku w tym ich życiu nie będzie, że jest to stan, w którym na poziomie naturalnym osiągają pewną doskonałość i radują się na sposób naturalny poznaniem Pana Boga. A więc jest to stan, który w istocie mógłby być naszym naturalnym stanem docelowym. Pan Bóg zechciał obdarzyć nas czymś znacznie, znacznie większym. Zechciał powołać nas do czegoś nadprzyrodzonego, przerastającego naszą naturę. I aby to osiągnąć, potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, potrzebujemy łaski uświęcającej, potrzebujemy stać się uczestnikami boskiej natury. Teraz, jeśli chodzi o ciąg dalszy, no to mamy słynną deklarację, słynny dokument wydany za czasów Benedykta XVI. Dokument zatytułowany jest Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu. Datowany na 19 stycznia roku 2007. Jest to dokument, który w polskim tłumaczeniu wydanym przez Palotiną ma 30 stron, a więc nie krótki, ale też nie szczególnie długi. Ten dokument, pokażę tutaj spis treści, ten dokument po krótkich wprowadzeniach wyjaśnia najpierw tradycyjną naukę na ten temat. Najpierw w podstawach biblijnych mamy informacje z jednej strony o konieczności chrztu, z drugiej strony o tym, że Pan Bóg pragnie doprowadzić przecież wszystkich do zbawienia. Ojcowie greccy są przedstawieni jako ci, którzy w tym tutaj dokumencie, którzy wprawdzie nie mówią bezpośrednio o limbusie dzieci, o limbus puerorum, ale wyrażają przekonanie, że te dzieci nie mogą dostąpić chwały niebieskiej i nie wiemy, co się z nimi dzieje. Tak przedstawia ten dokument, powiedzmy, pewien konsensus, jeśli chodzi o ojców greckich. Ojcowie łacińscy natomiast za świętym Augustynem nazywają rzeczy po imieniu, to znaczy konkretnie mówią o limbusie dzieci, limbus puerorum. Ta nauka wśród ojców łacińskich jest zupełnie powszechna i ona również przechodzi do scholastyki średniowiecznej, gdzie ta nauka zostaje dalej rozwinięta, gdzie teolodzy zastanawiają się, jak to dokładnie wygląda, czy ci ludzie będą tam w jakiś sposób cierpieli, czy może nie, czy będzie to jakaś naturalna szczęśliwość, czy może nie należy tego nazywać w ten sposób. Odsyłam tutaj do mojego poprzedniego materiału, dlatego że w dużej mierze przedstawiam właśnie punkt widzenia tam scholastyków średniowiecznych, który też w dużej mierze przechodzi do teologii Kościoła, później w epoce nowożytnej, co też tutaj jest opisane, i w epoce pomiędzy Soborem Watykańskim I a Soborem Watykańskim II. I
Odsyłam osoby zainteresowane, bardziej zainteresowane tym tematem, do zapoznania się z tym dokumentem. Jest to dokument, który przede wszystkim w pierwszym punkcie jest ciekawy, dosyć wiernie, wydaje mi się, przedstawia to jakby ten historyczny rozwój postrzegania tej sprawy. No, teraz jednak czas przejść do punktu drugiego, a więc w punkcie drugim Międzynarodowa Komisja Teologów podaje zasady teologiczne, którymi należy się kierować przy roztrząsaniu takiej sprawy. I są podane, powiedzmy, pewne podstawowe tezy: powszechna wola zbawcza, powszechność grzechu i powszechna konieczność zbawienia, konieczność Kościoła, konieczność chrztu sakramentalnego, nadzieja i modlitwa o powszechne zbawienie. My sobie spojrzymy przede wszystkim na ostatni punkt, ostatni podpunkt z punktu drugiego, mianowicie nadzieja i modlitwa o powszechne zbawienie. Czytamy tutaj: chrześcijanie są ludźmi nadziei. Złożyli swoją nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Gorąco pragną, aby wszyscy ludzie, łącznie z nieochrzczonymi dziećmi, mogli uczestniczyć w chwale Bożej i żyć razem z Chrystusem. Porównaj cytat z listu św. Pawła apostoła do Tesaloniczan, z pierwszego listu. A tutaj oczywiście wtrętem jest to łącznie z nieochrzczonymi dziećmi. Oczywiście tego w liście nie ma, dlatego też jest porównaj, a nie podanie konkretnego cytatu. Zgodnie z zachętą Teofilata, jeśli On, czyli sam Bóg, chce, aby wszyscy byli zbawieni, to także ty powinieneś tego chcieć i naśladować Boga. Nadzieja chrześcijańska jest nadzieją wbrew nadziei i przekracza wszelkie formy nadziei ludzkiej. To jest dosyć dziwne stwierdzenie, to znaczy użycie tego stwierdzenia nadzieja wbrew nadziei w tym kontekście jest bardzo dziwne. Cóż to znaczy nadzieja wbrew nadziei? To znaczy, że katolik ma obowiązek wierzyć w to, że Pan Bóg da mu wszystkie łaski potrzebne do zbawienia, wszelką pomoc potrzebną do zbawienia, niezależnie od tego, jaka była zewnętrzna, jakaby zła zewnętrzna sytuacja nie była. Tutaj natomiast jest to użyte w zupełnie innym kontekście. Skoro Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, no to my też powinniśmy tego chcieć. A nadzieja chrześcijańska jest nadzieją wbrew nadziei, a więc my niejako, jest tutaj, istnieje niebezpieczeństwo interpretacji. Obawiam się, że to niebezpieczeństwo jest uwzględnione i chciane takiej interpretacji, że powinniśmy mieć nadzieję wbrew nadziei, że wszyscy zostaną zbawieni. O tym nigdzie w Piśmie Świętym mowy nie ma. Pan Bóg chce doprowadzić wszystkich do zbawienia, oznacza to, że wszystkim udziela łaski potrzebnej w ich konkretnej sytuacji do zbawienia. Wiemy jednak z objawienia również, że część ludzi nie wykorzysta tych środków i Pan Bóg chce, żeby te osoby były potępione. Inaczej nie wypowiedziałby wyroku potępiającego, na przykład w Ewangelii według św. Mateusza, gdzie Pan Jezus opowiada o sądzie ostatecznym. A więc Bóg chce, aby ludzie zostali, aby wszyscy dostąpili zbawienia, udziela wszystkim do tego potrzebnej łaski. Ale chce również, żeby ci, którzy nie korzystają z tych środków, którzy odrzucają wolę Bożą, żeby ci odebrali za to słuszną karę. I nie wolno zapominać o drugim. I należy mieć również nadzieję, że Pan Bóg słusznie ukaże tych, którzy na to zasługują. Oczywiście, że musimy oczekiwać boskiego miłosierdzia i wobec nas, i wobec wszystkich. Tak, jak najbardziej. Ale miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości. Miłosierdzie, można powiedzieć, że jest szczytem sprawiedliwości, ta litość nad tą nędzą, która jest w istocie miłosierdziem. Tak, Pan Jezus ma litość nad naszą nędzą, wychodzi nam naprzeciw, daje nam nieskończenie wiele, ale bardzo dużo okazji do nawrócenia. Tak, ale ostatecznie będzie również sprawiedliwym sędzią i przed tym nie da się uciec. Pan Jezus chociażby w Ewangelii według świętego Mateusza bardzo wyraźnie mówi, że będzie sąd, w którym podzieli na prawo i lewo: idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny. On sam w swoje usta wkłada te słowa, zapowiada, że wypowie te słowa. I każdy katolik ma ścisły obowiązek chcieć tego, czego chce Bóg. Dokładnie tak samo, jak chcemy, żeby wszyscy dostąpili zbawienia. Chcemy, żeby Pan Bóg ich swoją łaską do tego pobudzał i nawracał.
Tak samo chcemy, żeby ci, którzy jednak wbrew Bożemu miłosierdziu, wbrew Bożej łasce odrzucą te środki i Bogiem wzgardzą, chcemy, żeby oni odebrali za to słuszną karę i prosimy w modlitwie, żeby było ich jak najmniej i żebyśmy my sami, o zgrozo, do tego grona nie należeli. A więc dziwne jest to stwierdzenie, że ta nadzieja niejako nadzieja na zbawienie wszystkich powinna być nadzieją wbrew nadziei. Bardzo dziwne i uważam, że użycie tych słów, połączenia słów z listu świętego Pawła Apostoła do Teofila z tym zdaniem o nadziei wbrew nadziei uważam za manipulacyjne. Tak samo chrześcijanie, czytamy dalej, nawet jeśli nie są w stanie wyjaśnić, jak mogło dostąpić zbawienia dzieci nieochrzczone, to jednak ośmielają się mieć nadzieję, że Bóg przyjmie je do siebie w swoim zbawczym miłosierdziu. Są także gotowi odpowiedzieć każdemu, kto domaga się od nich uzasadnienia tej nadziei, która jest w nich. Znowu cytat do porównania z listu świętego Piotra. Znowu, moim zdaniem, to jest już bardzo wyraźnie manipulacyjne. Święty Piotr mówi o naszej wierze, o nadziei na to, że Pan Bóg obdarzy nas środkami potrzebnymi do zbawienia. To jest ta nadzieja, ta najważniejsza nadzieja. Z niej mamy być gotowi zdać sprawę, a tutaj tezę, która jest tak po prostu rzucona, którą stawiają ci eksperci wbrew całej tradycji katolickiej, wbrew nauczaniu wszystkich teologów przed nimi, oni ośmielają się nam sugerować, że my mamy obowiązek, zgodnie z tym, co mówi święty Piotr, uzasadnić tą nadzieję, którą oni teraz wymyślają w mniejszym lub większym stopniu. Jest to zadziwiające, naprawdę zadziwiające użycie tego cytatu. Spotykając rodziców cierpiących z tego powodu, czytamy dalej, że ich dzieci zmarły przed lub po narodzeniu bez chrztu, czują się zobowiązani do wyjaśnienia, z jakich powodów nadzieja, którą żywią odnośnie do swego zbawienia, może rozciągać się także na te nowo narodzone dzieci. O tym, czy Pan Bóg może obdarzyć nienarodzone dziecko łaską uświęcającą jeszcze, będę mówił. To jest zasadniczo możliwe. I jakby nie o tym, nie z tym tutaj teraz polemizuję. Tutaj wskazuję na to, że autorzy tego tekstu sugerują, że katolik niesiony takim świętym obowiązkiem, niesiony tekstami z Pisma Świętego i właśnie współczuciem dla rodziców, którzy stracili swoje dzieci, ma obowiązek, ma ścisły obowiązek wyjaśnić, dlaczego on ma nadzieję, że również te osoby nieochrzczone dostąpią zbawienia. A dlaczego to jest takie zaskakujące? Zanim został przedstawiony problem, w sensie nie problem, problem już został przedstawiony w tym tekście, ale zanim zostało wyjaśnione, dlaczego autorzy tak uważają, przedstawiają swoją tezę już jako tą taką niezwykle miłosierną, bardzo mocno ugruntowaną w Piśmie Świętym, właśnie tą właściwą, która jest potrzebna, której mamy obowiązek niejako bronić. Uważam to za wysoce niewłaściwe. Trzeci punkt tego dokumentu jest najdziwniejszy ze wszystkich, dlatego też jemu poświęcamy najwięcej czasu. Spes orans, rację nadziei, zostaje to przetłumaczone, czy też nazwane. Rację nadziei, skąd ta nadzieja ma się wziąć? I podpunkty: nowy kontekst, miłosierna filantropia Boga, solidarność z Chrystusem, Kościół i Komunia Świętych, lex orandi, lex credendi. No gdzie ci teolodzy szukają wyjaśnienia tego, żeby mieć nadzieję na zbawienie wszystkich ludzi, czy no, nie wszystkich ludzi, trochę się zagalopowałem, również dzieci, które chrztu nie przyjęły. Nowy kontekst. Cóż to będzie za nowy kontekst, który sprawia, że na teologię, na tą kwestię w teologii należy spojrzeć inaczej. Pod numerem 71 czytamy: Sobór Watykański II wezwał Kościół do odczytywania znaków czasu i interpretowania ich w świetle Ewangelii. To jest z Gaudium et Spes. No dobrze, jak to teraz będą odczytywane te znaki czasu? Jakież to znaki czasu? Moim zdaniem wiele to mówi o samym dokumencie. W numerze 72 czytamy: Wojny i niepokoje XX wieku oraz dążenie ludzkości do pokoju i jedności ukazywane na przykład przez instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej pomogły Kościołowi lepiej zrozumieć znaczenie zagadnienia komunii w orędziu ewangelicznym, a potem wypracować eklezjologię komunii. Porównaj Lumen Gentium, Unitatis Redintegratio i Gaudium et Spes.
szok i niedowierzanie z mojej strony. A więc wojny i niepokoje XX wieku jestem w stanie zrozumieć. Wydaje się to jako tako adekwatne. Wiadomo, że takie rzeczy mają pewien wpływ na myślicieli, na filozofów i teologów, choć zawsze były wojny i niepokoje. Natężenie w XX wieku było dosyć duże, przede wszystkim w pierwszej połowie, no ale dobrze, to można zostawić. Ale dążenie do pokoju, ukazywane na przykład przez ONZ, Unię Europejską i Unię Afrykańską, pomogły Kościołowi lepiej zrozumieć znaczenie zagadnienia komunii. A więc te rzeczy są tutaj wymienione. To jest rok 2007. Te rzeczy, które promują najbardziej niechrześcijańskie, niekatolickie zasady moralne, które promują wszelką możliwą demoralizację, które promują wszelką to, co jest najbardziej niekatolickie na tym świecie. Te organizacje są wymienione jako te, które pomogły Kościołowi lepiej zrozumieć znaczenie zagadnienia komunii w orędziu ewangelicznym. Au, au, au. Uważam, że jest to katastrofalne i uważam, że naprawdę jest to tekst, za który ci hierarchowie powinni się wstydzić, że coś takiego napisali. Te wymienione tutaj organizacje w swoich dokumentach mają ściśle akatolickie, ściśle antykatolickie tezy. Przede wszystkim jeśli chodzi o moralność, ale no, myślę, że to nawet chyba nie wymaga za bardzo wytłumaczenia, prawda? No, jeśli kogoś to interesuje, odsyłam, kiedyś nagrałem materiał satanizm w polityce, w wielkiej polityce, jakoś tak to brzmiało, tam było a propos Unii Europejskiej kilka słów na takim jednym konkretnym przykładzie. No ale dobrze, spójrzmy, jakie dalej znaki czasu Kościół interpretuje. Numer 73. Wielu ludzi walczy dzisiaj z pokusą beznadziejności. O, ten kryzys nadziei w świecie współczesnym prowadzi Kościół do większego dowartościowania nadziei, która stanowi centrum Ewangelii chrześcijańskiej. Aha. Wielu ludzi walczy dzisiaj z pokusą beznadziejności. Naprawdę? Myślimy, że więcej niż kiedyś? Jakby dlaczego? Na podstawie czego tak wychodzimy z takiego założenia? Ludzie właśnie w pierwszej połowie XX wieku naprawdę mniej walczyli z pokusą beznadziejności? Nie wiem, naprawdę trudno mi znaleźć podstawy, żeby to uzasadnić. Uważam, że jest to frazes. O, tak, ten świat, brakuje mu nadziei, to my mu dajmy tą nadzieję. Słusznie, że trzeba dać tą nadzieję, ale tą nadzieję, którą dał nam Chrystus. A nie, nie szukajmy czegoś innego. No, można się tylko pomylić. No ale zobaczmy dalej, jakie jeszcze znaki czasu widzą tutaj nasi eksperci. Rozwój komunikacji na skalę globalną. A to jest to. Dzięki temu teologia musi zmienić swoje podejście do sprawy, bo jest rozwój komunikacji na skalę globalną. Dlaczego? Jaki ma to wpływ? Która ukazuje nam cierpienia świata w całej ich dramatyczności. Aha, czyli wcześniej nie braliśmy tego pod uwagę najwyraźniej. No, wszyscy teolodzy przed wami, kochani, nie brali tego wystarczająco pod uwagę. Dobrze, że mamy rozwój komunikacji na skalę globalną, czy dobrze, bo bez tego byśmy nie wiedzieli, że ludzie cierpią. No. Ten rozwój stał się dla Kościoła okazją do głębszego zrozumienia miłości, miłosierdzia i współczucia Chrystusa. O co? Przepraszam, ale ten tekst jest dla mnie szokujący. Naprawdę. Ja, naprawdę to nie jest jakiś teatralny zamysł z mojej strony. W ogóle nie miałem zamiaru, siadając do tego filmu, robić z tego takiego spektaklu, ale po prostu tego się nie da spokojnie czytać, moim zdaniem. I naprawdę jest to dla mnie szokujące. Znaczy, gdy się śmieję, to też wynika to z intelektualnego szoku, który przeżywam i jest to dramatyczno śmieszne. Aha, czyli dzięki tej globalnej komunikacji lepiej zrozumieliśmy miłosierdzie i współczucie Chrystusa. No, dzięki. Znaczy, sorry, jeśli naprawdę to wam pomogło lepiej zrozumieć, to może poczytajcie lepiej Ewangelię. Myślę, że tam lepiej jest opisana miłość, miłosierdzie Chrystusa i naprawdę globalne środki komunikacji nie są do tego potrzebne. Punkt 75. Wszędzie ludzie gorszą się ucierpieniem dzieci. Przypominam, przepraszam, że się śmieję, bo to wcale nie jest śmieszne. Cierpienie dzieci jest rzeczą straszną. Tylko, że
Przypominam, w jakim to jest kontekście. Kościół odczytuje nowe znaki czasu. Wszędzie ludzie gorszą się cierpieniem dzieci. Aha, no faktycznie, bo wcześniej to nie było tak straszne, nie? Aby dzieci mogły i chcą, aby dzieci mogły realizować w pełni swoje możliwości. Właśnie, wcześniej tak nie było. W takim kontekście Kościół oczywiście przywołuje i na nowo rozważa różne teksty nowotestamentalne, które mówią o preferencyjnej miłości Jezusa. Dopuśćcie dzieci, nie przeszkadzajcie i tak dalej, i tak dalej. Rozumiemy, to jest znak czasu. To jest znak czasu, który Kościół odczytuje, bo ludzie gorszą się cierpieniem dzieci. Naprawdę? I to jest dla was motywacja? To jest znak czasu według was? To jest coś, czego wcześniej nie było? No ale będzie jeszcze tylko lepiej. Numer 76. Popularność podróży. Przepraszam. I częstsze kontakty między ludźmi reprezentującymi różne wyznania, jak również znaczący rozwój dialogu międzyreligijnego zachęciły Kościół do większego uświadomienia sobie wielorakich i tajemniczych dróg Bożych. Moim zdaniem dla was, kochani, to drogi Boże są tak tajemnicze, że wy w ogóle ich nie widzicie. Oraz jego misji w tym środowisku. W jakim środowisku? Oraz jego misji w tym środowisku. Znaczący rozwój dialogu międzyreligijnego w tym środowisku, najprawdopodobniej wszystkich różnych wyznań. A więc popularność podróży sprawiła, że Kościół na nowo musi przemyśleć sprawę zbawienia nieochrzczonych dzieci. Naprawdę jest dla mnie żenujące, że tak poważny temat omawiam w ten sposób. Przepraszam, ale nie potrafię. No, to, co tutaj czytam, nie potrafię do tego podejść wystarczająco poważnie. Przepraszam, bo uważam, że tekst jest tak niepoważny. Popularność podróży sprawiła. No, jak was Przepraszam, ale muszę przyznać, że to jest argument, na który nie wiem, co odpowiedzieć. Skoro popularność podróży sprawiła, że trzeba zmienić teologiczne podejście, no to ja mówię pas. To naprawdę z tym się nie da dyskutować. Kolejny punkt. Rozwój eklezjologii komunii i teologii nadziei. O. Dowartościowanie miłosierdzia Bożego. No właśnie, wcześniej Kościół nie dowartościował miłosierdzia Bożego przez 2000 lat. Na szczęście Sobór Watykański II nam wyjaśnił, jak to było u Pana Jezusa, bo Kościół nie wiedział wcześniej. Wraz z odnowionym zainteresowaniem dobrobytem dzieci i rosnącą świadomością. Przepraszam, ja nie potrafię. Przepraszam, wchodzę w tryb jakiś taki zupełnie żartobliwy, ale nie potrafię się powstrzymać. W jaki sposób Duch Święty działa w życiu każdego człowieka? A więc dowartościowanie miłosierdzia Bożego wraz z odnowionym zainteresowaniem dobrobytem dzieci. To są te znaki czasu, które Kościół odczytuje, żeby przemyśleć swoją teologię na nowo. Punkt 78 jest ciekawy. Nasze refleksje i nasz dokument sytuują się w obszarze nadziei. To jest bardzo ciekawe i wielokrotnie podkreślane w tym dokumencie, że nie mówimy o wierze, nie mówimy o ściśle teologicznej refleksji dotyczącej prawd wiary, tylko mówimy o nadziei, czyli o przestrzeni pewnego oczekiwania. Jakby to, no dziwne to jest, bo nadzieja wynika z wiary. Tak? Mamy jakieś prawdy wiary, mamy konkretną informację, że Bóg zapewni nam to, co jest potrzebne do zbawienia, dlatego mamy nadzieję. A tutaj jakby stawia się taki no nie konflikt, ale rozróżnia się tak mocno pomiędzy wiarą a nadzieją. Mamy nadzieję ze względu na wiarę, a więc ze względu na prawdę wiary. A tutaj jakby mówi się nieustannie, że my mówimy tutaj o pewnej nadziei, że to nie jest takie pewne, ale no, można mieć nadzieję. Dziwne. No, jakby używa się tego stwierdzenia po to, żeby zakryć, moim zdaniem, trochę niepewność tego, co jest tutaj mówione. W 79 punkcie to jasno pada. Trzeba jasno powiedzieć, że Kościół nie ma pewnego poznania odnośnie do zbawienia dzieci, które umierają bez chrztu. No i to jest prawda. Nie mamy pewności. Tak, to jest słuszne i zgodnie z tradycyjną teologią i zgodnie z tymi wynurzeniami tutaj prezentowanymi. Kolejny wielki punkt to 3.2. Miłosierna filantropia Boga. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. No, to jest prawda. Tutaj mamy o tym, że łaska Boża dosięga każdego człowieka,
Należy to rozumieć w tym sensie, że każdy otrzymuje łaskę potrzebną do zbawienia. Pamiętajmy, że może ją odrzucić. Bóg nie domaga się od nas rzeczy niemożliwych, oczywiście. W każdej chwili, w każdej sytuacji Bóg daje ludzkości zbawcze remedium. To jest bardzo ciekawe zagadnienie i ten podpunkt też bardzo ciekawie się kończy. Możemy jednak zapytać, w świetle bardziej uważnego zastosowania tego samego pojęcia, czy Bóg oferuje także jakieś remedium tym dzieciom, które umierają bez chrztu. W żadnym wypadku nie chodzi o poddawanie dyskusji nauczania innocentego, według którego dzieci, które umierają w grzechu pierworodnym, są pozbawione oglądania uszczęśliwiającego. Możemy jednak zapytać, co też czynimy, czy dzieci, które umierają bez chrztu, koniecznie umierają w grzechu pierworodnym, pozbawione boskiego remedium. I to pytanie jest słuszne, to znaczy możemy zadać sobie pytanie, czy Pan Bóg nie może obdarzyć łaską dziecka, które umarło bez chrztu. Może. Pytanie, czy mamy wystarczające powody, żeby przyjmować, że tak się dzieje? I to jest pytanie, które ten dokument powinien sobie postawić. Natomiast wydaje się, że ten dokument krąży wokół tego pytania, ostatecznie go jednak nie formułując, bo boi się, moim zdaniem, tego, że nie ma w teologii Kościoła, w objawieniu, nic, co wskazywałoby na to, że faktycznie mamy realne podstawy, żeby twierdzić, że dzieci dostępują niejako z automatu łaski uświęcającej te dzieci, które umierają bez chrztu. A to zdaje się ten dokument sugerować. No ale wszystko po kolei. Padają tutaj takie dosyć naturalistyczne stwierdzenia. W przypadku dzieci, które cierpią i umierają, na ogół można wskazać na zbawcze upodobnienie do Chrystusa w Jego śmierci i zażyłość z Nim. Zwracam tutaj na to uwagę, to jest naturalizm. Jakby samo cierpienie już jednoczy z Chrystusem. No to tak nie działa. To musi, żeby cierpienie zjednoczyło z Chrystusem, ono musi być do Niego odniesione. Sam Chrystus poniósł na krzyż ciężar krzyża i śmierci całej ludzkości i od tamtego czasu każda śmierć i cierpienie jest walką przeciw Jego nieprzyjacielowi. A czy aby na pewno? Czy walka, czy śmierć i cierpienie żołnierzy, którzy przed chwilą spacyfikowali wioskę i zabili niewinnych ludzi, a później zostają zabici? Czy ich śmierć i cierpienie jest walką przeciw nieprzyjacielowi Pana Jezusa? No nie. Uczestniczeniem w Jego walce, każde cierpienie. Człowiek skazany, za wielokrotne perwersyjne zbrodnie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, na śmierć. Czyli jego kara śmierci jest uczestniczeniem w walce Pana Jezusa, w której możemy go znaleźć obok siebie. Jego zmartwychwstanie jest źródłem nadziei dla ludzkości. Tylko w nim znajduje się życie w obfitości i tak dalej, i tak dalej. Niektóre dzieci, które cierpią i umierają, jest tutaj dalej napisane, są ofiarami przemocy. Rozumiemy, to jest argument. W ich przypadku, mając jako punkt odniesienia przykład świętych młodzianków, możemy zauważyć analogię do chrztu krwi, który udziela zbawienia. Święci młodziankowie, chociaż nieświadomie, cierpieli i umarli dla Chrystusa. No to jest szczególny przypadek, że oni faktycznie umierają niejako na miejscu Chrystusa, za Chrystusa. Ich zabójcy kierowali się zamiarem zabicia dziesiątka Jezus. Tak samo jak ci, którzy pozbawili życia świętych młodzianków, kierowali się strachem i egoizmem. Tak życie dzisiejszych dzieci, szczególnie tych jeszcze w łonie matki, często jest wystawione na niebezpieczeństwo przez strach i egoizm innych ludzi. Czy widzimy ten skok? No, ci, którzy zabijali w imię Heroda wtedy, oni kierowali się strachem i egoizmem. Ci, którzy dzisiaj zabijają dzieci, też kierują się strachem i egoizmem, a więc to samo. Au, no nie, to nie jest to samo. W tym znaczeniu są one w sytuacji solidarności ze świętymi młodziankami. Co więcej, są w sytuacji solidarności z Chrystusem, który powiedział, zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ma witalne znaczenie fakt, że Chrystus głosi nadzieję i wielkoduszność, które są wewnętrznie związane z Ewangelią i mają istotne znaczenie dla obrony życia. Jest to straszny miszmasz wszystkiego. Znowu tłem tego jest moim zdaniem naturalizm. Naturalizm, który miesza wszystkie porządki, który zakłada, że Chrystus to już się właśnie tak zjednoczył ze wszystkimi. Każde cierpienie jest zjednoczeniem z Chrystusem. Ci się kierowali egoizmem i ci się kierowali egoizmem, a więc to samo. No, jest jednak, to jest szczególny przypadek, gdy dziecko zostaje zabite za Chrystusa. Chrystus miał umrzeć
zostaje uratowany przez świętego Józefa, w jego miejsce umierają te dzieci. To jest faktycznie szczególny przypadek. Jest to rodzaj, wyjątkowy rodzaj, ale jednak pewnego męczeństwa. Natomiast doszukiwanie się tutaj tej analogii, tak, solidarność z tymi młodziankami, dzieci, które na przykład zostają zabite w wyniku dzieciobójstwa w łonie matki. Doszukiwanie się tej analogii jest jednak bardzo odległe i zupełnie niepasujące do tekstu, który ma uzasadnić jakieś teologiczne rozważania. 3.3. Solidarność z Chrystusem. Istnieje zasadnicza jedność i solidarność między Chrystusem i całym rodzajem ludzkim. Niebezpieczne twierdzenie. Czy istnieje solidarność między Chrystusem a tym, którego Chrystus potępi na sądzie ostatecznym? Idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny. Zostanie tym, którzy zostają odrzuceni, odebrane nawet to, co wydaje im się, że mają. Oni tracą wszystko. Także solidarność. O, Chrystus oferuje wszystkim swoje zjednoczenie ze sobą, ale nie wszyscy z tego korzystają. To jest fundamentalny, naturalistyczny błąd Soboru Watykańskiego II. Jednoczy się Chrystus ze wszystkimi. Tam pada quodamodo, w jakiś sposób. Tak, ale bardzo w jakiś sposób. Pod tym quodamodo kryje się coś bardzo konkretnego. Chrystus stał się człowiekiem, a więc jest jednym z nas, tak? W tym sensie jednoczy się Chrystus z każdym człowiekiem, na zasadzie jest uczestnikiem tej samej ludzkiej natury, tak? Znaczy ma również tą ludzką naturę w tym sensie i w tym sensie, że każdemu człowiekowi oferuje łaskę, która jest potrzebna do zbawienia. W tych ścisłych sensach, tak. Ale nie w tym sensie, że istnieje taka jedność i zażyłość, która miałaby doprowadzić do zbawienia każdego człowieka. Nie. Zażyłość istnieje pomiędzy tym, kto jest w stanie łaski uświęcającej. Po to Chrystus przyszedł, aby tą łaską obdarzyć. Prolog Ewangelii według świętego Jana. Przychodzi, aby uczynić dziećmi bożymi, ale są tacy, którzy tego nie chcą, odrzucają, słyszą, idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny. To nie jest solidarność, jakby tak? Te słowa nie wyrażają szczególnej solidarności. No i dalej mamy takie piękne poetyckie frazesy. Nie istnieje więc nikt, kto nie byłby dotknięty przez misterium słowa, które stało się ciałem. W tym znaczeniu, w którym przed chwilą powiedziałem. Ludzkość, a nawet całe stworzenie zostało obiektywnie zmienione przez sam fakt wcielenia i obiektywnie zbawione przez cierpienie i śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. No tylko w tym sensie, że ludzkość otrzymała, każdy człowiek otrzyma tą łaskę, która jest potrzebna do zbawienia. Otrzymuje przykład Pana Jezusa. A całe stworzenie zostało obiektywnie zmienione. Nie tylko ludzkość, ale całe stworzenie. Święty Paweł mówi, że całe stworzenie wzdycha, oczekując tego odkupienia. Oczywiście ono odbywa się w jakimś stopniu w Chrystusie, no bo nie ma innego odkupienia niż to w Chrystusie. I Chrystus, przyjmując ludzką naturę, przyjmuje materię. Tak? To jest Bóg, który jednoczy się z tą materią. Tak, ale to są rzeczy dosyć konkretnie precyzyjne teologicznie. A tutaj jest użyte jako taka papka, która ma posłużyć za rodzaj umożliwienia teorii powszechnego zbawienia. Dokument sam zaznacza, że to zbawienie obiektywne trzeba przyjąć subiektywnie, zazwyczaj przez osobowe korzystanie z wolnego wyboru na rzecz łaski u dorosłych, z chrztem sakramentalnym lub bez niego, bądź też przyjmując chrzest sakramentalny w przypadku dzieci. Sytuacja dzieci nieochrzczonych jest problematyczna właśnie dlatego, że zakłada, iż brakuje u nich wolnego wyboru. No i tutaj znowu uważają autorzy, że kluczem jest słowo quodamodo, w jakiś sposób Chrystus się już zjednoczył ze wszystkimi. I tutaj dokument będzie na tym bazował, że Chrystus teraz zjednoczył się właśnie ze wszystkimi. Są cytaty z Pisma Świętego. Pismo Święte łączy całą ludzkość bez wyjątku z Chrystusem. Jeden z najsłabszych punktów w tradycyjnej teorii odchłani polega na tym, że nie jest jasne, czy dusze mają relację z Chrystusem, czy też nie. Brak chrystocentryzmu jest ograniczeniem tej teorii. To jest dosyć szokujący zarzut. Zarzut, na który jednak warto odpowiedzieć. To czytajmy do końca. Według niektórych wersji dusze w otchłani wydają się posiadać części naturalne, którego charakter jest inny niż w porządku nadprzyrodzonym, w którym ludzie opowiedzieli się za Chrystusem lub przeciw niemu. Wydaje się, że dotyczy to doktryny Tomasza z Akwinu, chociaż Suarez i późniejsi scholastycy podkreślali, że Chrystus odnawia naturę ludzką, jego łaska jest gracia sanans, leczy naturę ludzką, umożliwiając w ten sposób szczęście bardzo naturalne, które Akwinata przypisywał duszom w otchłani. Łaska Chrystusa była więc pośrednio obecna w doktrynie św. Tomasza z Akwinu, chociaż nie była rozwinięta.
Późniejsi scholastycy zaproponowali trzy możliwe rozwiązania, przynajmniej w praktyce, chociaż właściwie mogli przyjąć tylko dwa możliwe przeznaczenia, piekło i raj. I przyjęli w odróżnieniu od Augustyna, że na mocy łaski Chrystusa liczne dzieci przebywały w otchłani, a nie w piekle. To dosyć zaskakujące rozróżnienie, dlatego że otchłań należy umiejscowić w piekle w tym szerszym znaczeniu tego słowa. Tak samo jak w kredo wyznajemy, że Chrystus wstąpił do otchłani, do piekieł. Wstąpił do piekieł, to jest otchłań jest częścią piekła według tradycyjnej teologii i jakby trudno umiejscowić to gdzie indziej. Natomiast dlaczego piekło? No tak jak wyjaśniałem w poprzednim materiale, dlatego że tam są ci, którzy nie radują się wizją uszczęśliwiającą i nawet jeśli z naszego dzisiejszego punktu widzenia to jest właśnie piekło, to jednocześnie może być to stan, który będzie stanem mniej lub bardziej naturalnej szczęśliwości. Zgodnie z tym, co też mówiłem już w poprzednim materiale. I tutaj ten zarzut o brak chrystocentryzmu w teorii Limbusa jest bardzo ciekawy. Otóż tylko pozornie to jest brak chrystocentryzmu. Otóż właśnie wtedy podkreślamy rolę Chrystusa, gdy ona ma sens. Gdy Chrystus faktycznie wprowadza człowieka do czegoś nowego, czegoś wielkiego, czegoś wyjątkowego, czyli właśnie do nieba, do uczestnictwa w boskiej naturze. Natomiast jest brakiem chrystocentryzmu, gdy pod płaszczykiem tego, że wszyscy są zjednoczeni z Chrystusem już z automatu, uważam, że wszyscy będą zbawieni. Czy wyznają Mahometa, czy pogardzają Panem Jezusem, czy w ogóle o Nim nie usłyszeli. Wszyscy będą zbawieni. To taki chrystocentryzm. To jest taki bezobjawowy chrystocentryzm, to co ten dokument promuje. Taki chrystocentryzm, że wszyscy będą zbawieni niezależnie od tego, czy bluźnią przeciwko Chrystusowi, czy nie. Bo przecież cała ludzkość, całe stworzenie jest już zjednoczone z Chrystusem. Jest to bulwersujące, że zostaje tutaj użyte jakby takie pobożne, zostały użyte pobożne słowa po to, żeby przykrywać niepobożne rzeczy. Numer 94 jest dosyć istotny. Chrzest dla zbawienia może być otrzymany in re albo in voto, czyli realnie albo w życzeniu, intencyjnie. Tradycyjnie uważa się, że pośrednie opowiedzenie się za Chrystusem w przypadku dorosłego nieochrzczonego stanowi wotum, czyli pragnienie chrztu i ma charakter zbawczy. Według tradycyjnej interpretacji z tej możliwości nie mogą korzystać dzieci, które nie osiągnęły wieku odpowiedniego do dokonania wolnego wyboru. Domniemana niemożliwość chrztu in voto w przypadku dzieci jest kluczowym elementem całej kwestii. W ostatnich czasach zaznaczyły się liczne dążenia zmierzające do oceny możliwości wotum u dziecka nieochrzczonego, którym mogłoby być albo wotum wyrażone w imieniu dziecka przez jego rodziców lub przez Kościół. To jest ta ciekawa myśl, że to pragnienie chrztu, tak samo jak przy przyniesieniu dziecka do chrztu, mogłoby wystarczyć bez samego chrztu pragnieniem rodziców chrzestnych, tutaj rodziców lub Kościoła, że mogłoby to stanowić takie wotum, które sprawi, że Pan Bóg obdarzy to dziecko łaską. Czytam dalej. Albo nawet wotum wyrażone w jakiś sposób przez samo dziecko. To wydaje się być zgodnie z katolicką antropologią niemożliwe. Nie wiem, co oni by tutaj pod tym rozumieli. Widzę teraz przypis. No ta teoria w przypisie jest dosyć szokująca. Wow. Według niektórych teologów, czytamy w przypisie, uśmiech matki spełniałby rolę pośredniczącą w stosunku do miłości Boga względem dziecka. Odpowiedź dziecka na ten uśmiech mogłaby być widziana jako odpowiedź udzielona samemu Bogu. Niektórzy psychologowie i neurologowie współcześni są przekonani, że dziecko w łonie matki jest już w jakiś sposób świadome i w pewnej mierze dysponuje wolnością. Au. Mamy to sobie wyobrażać tak, że matka uśmiecha się do dziecka i dziecko odpowiada na ten uśmiech i to oczyszcza dziecko z grzechu pierworodnego, czyli obdarza je uczestnictwem w boskiej naturze. Wydaje mi się ta teza jednak dosyć szalona. Wydaje mi się, że ta hipoteza nie ma żadnego uzasadnienia w teologii i antropologii katolickiej. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo mocno naciągane. I tutaj, jeśli chodzi o te poprzednie tezy, to znaczy, że pragnienie Kościoła czy pragnienie rodziców mogłoby być wystarczające, ja zwracam na to uwagę, że właśnie tak, przed Soborem Watykańskim II byli już teolodzy, którzy twierdzili, że może tak być i to jest jak najbardziej zdrowa myśl, bardzo zgodna z tradycyjną doktryną katolicką, to znaczy, że Pan Bóg może takie dziecko obdarzyć łaską. To jest niewykluczone, to jest możliwe.
tylko że my nic nie wiemy na ten temat. Chodzi o to, dlatego ten dokument jest tak bardzo niekompletny, chodzi o to, że w objawieniu nie mamy żadnej na to wskazówki. Wskazówki tutaj przytaczane, czyli że Bóg chce wszystkich doprowadzić do zbawienia, doskonale wiemy, jak to trzeba rozumieć. To znaczy, że Bóg daje, udziela wszystkim możliwość zbawienia, daje łaskę potrzebną do zbawienia, ale ten człowiek musi na to odpowiedzieć i dobrze wiemy, że wielu na to nie odpowie. Natomiast rozumiejąc to wolę Pana Boga, żeby wszyscy byli zbawieni tak, że wszyscy będą mniej lub bardziej zbawieni, albo ogromna większość będzie zbawiona, tak jak być może to ci autorzy rozumieją, to może nasuwać myśl, no to być może te dzieci przecież też powinny były być zbawione. Stoi za tym pewien naturalizm, stoi za tym niedostrzeganie, jak wielką rzeczą jest zbawienie, jak wielką rzeczą jest nadprzyrodzoność naszego powołania, jak z wielkim skokiem jakościowym mamy tutaj do czynienia. A więc Pan Bóg chce wszystkich doprowadzić do zbawienia. Tak, nie zmienia to faktu, że chce potępić tych, którzy na to zasłużą. I nie mamy wystarczających przesłanek, wskazówek na to, że Pan Bóg obdarza dziecko, które umiera bez chrztu, łaską uświęcającą. To jakby przesłanka, że Bóg chce zbawienia, że chce te dzieci doprowadzić do nieba. Być może ta wola Kościoła, rodziców wystarczy. To jest tylko spekulacja i to powinno na tym poziomie spekulacji pozostać. Natomiast nie powinno próbować zająć miejsce tej zdroworozsądkowej, naturalnej bardzo teorii Nimbusa, która była głoszona przez całą historię Kościoła jako to, co jest zgodne z teologią po prostu, co jest zgodne z Bożym objawieniem. Teoria Nimbusa jest zgodna z Bożym objawieniem w pełni. Naturalnym by było, aby dziecko, które umiera bez chrztu, a bez grzechu uczynkowego, aby to dziecko nie było karane za jakiś grzech, ale żeby nie dostąpiło wizji uszczęśliwiającej. To jest naturalne i dlatego teoria Nimbusa jest dobra. Nie zmienia faktu, że mogą być wyjątki. Pan Bóg może tak zrobić, może Pan Bóg może zrobić inaczej, ale nam nie objawił nic, co by wskazywało na to, że postąpił inaczej. Myśl tej powszechnej jedności z Chrystusem dalej jeszcze ciągnięta jest w fragmencie Kościół i Komunia Świętych. Tutaj już pozwolę sobie to trochę pobieżniej przejrzeć. Przytoczone są również argumenty liturgiczne, jak sam dokument zauważa. Nie może się on powołać na żadne świadectwa przed soborem, bo nic takiego nie istniało. Dopiero po soborze mamy do czynienia na przykład z obrzędem pogrzebowym dla dzieci nieochrzczonych. Jest to dosyć logiczne, że wcześniej tych obrzędów nie było. Dlaczego? Dlatego, że to dziecko nie było katolikiem. Jeśli umiera bez chrztu, nie stało się katolikiem. Pan Bóg może je obdarzyć łaską, jeszcze raz mówię, tylko że my nic na ten temat nie wiemy i to dziecko nie stało się członkiem Kościoła i kapłan tradycyjnie mógł odprowadzić te szczątki tego dziecka, tam była prywatna modlitwa, a więc kapłan odprowadzał prywatnie razem z rodzicami szczątki tego dziecka, natomiast nie była to oficjalna akcja liturgiczna, bo to dziecko jeszcze nie było członkiem Kościoła. Dokument kończy się słowami. Czy w nadziei, którą żywi Kościół w stosunku do całej ludzkości, już tutaj jest błąd, tak jak Pan Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, w życiu Kościoła powinna ta chęć przejawiać się tym, że Kościół próbuje apostolsko dotrzeć do wszystkich. Dzisiaj to jest skasowane i tylko sobie romantycznie marzymy o tym, że wszyscy będą zbawieni wbrew słowom Pana Jezusa. Moja dygresja. I którą pragnie na nowo głosić dzisiejszemu światu, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem. Istnieje nadzieja zbawienia dzieci, które umierają bez chrztu? Pytanie. Przeanalizowaliśmy uważnie tę złożoną kwestię z wdzięcznością i szacunkiem dla odpowiedzi udzielonych w historii Kościoła. To jest moim zdaniem nieprawda. Ale także ze świadomością, że mamy dzisiaj udzielić spójnej odpowiedzi odpowiednio do chwili obecnej. Podejmując refleksję w ramach jedynej tradycji wiary, która łączy Kościół we wszystkich epokach i powierzając ją całkowicie przewodnictwu Ducha Świętego, który zgodnie z obietnicą Chrystusa prowadzi jego uczniów do całej prawdy. Staraliśmy się czytać znaki czasu i interpretować je w świetle Ewangelii. Pamiętamy te znaki czasu, nie? Podróż globalna. Globalna komunikacja, Unia Europejska, ONZ, to są te znaki czasu.
Dochodzimy do wniosku, że liczne czynniki, które wyżej przeanalizowaliśmy, dostarczają poważnych racji teologicznych i liturgicznych. To jest też bardzo ciekawe. Argumenty liturgiczne tylko z ostatnich 50 lat, wcześniej żadnych nie ma i odważają się to przytoczyć. Nie powstaje gdzieś tam ta myśl, że ało, jednak teraz zmieniamy coś, co nauczano zawsze, powołujemy się na liturgię, która istnieje od 50 lat, może my w ogóle jesteśmy w lesie. Ja bym sobie to pytanie na waszym miejscu zadał. By mieć nadzieję, że dzieci, które umierają bez chrztu, zostaną zbawione i będą cieszyć się oglądaniem uszczęśliwiającym. I tu jest błąd. To jest ten błąd, że mamy powody, żeby mieć nadzieję, że dzieci ogólnie, że dzieci dostąpią zbawienia. To jest błąd. Możemy na podstawie, powiedzmy, pewnych przesłanek uważać, że jest możliwe, że Pan Bóg obdarzy dziecko łaską. Możemy uważać, że wiara rodziców jest wystarczającym powodem. Tak, ale absolutnie nie ma przesłanek, żeby przyjąć, że wszystkie, że dzieci dostąpią zbawienia. Bo tak, bo Pan Bóg chce przecież zbawienia wszystkich. Chce zbawienia wszystkich, ale nie powstrzymuje go to przed tym, żeby uszanować ludzką wolną wolę, żeby wysłać ludzi do piekła. Pan Bóg chce zbawienia wszystkich, tak, ale nie za wszelką cenę. Są rzeczy, które są ważniejsze, jak chociażby właśnie sprawiedliwość. I teraz sytuacja tych dzieci, które umierają bez chrztu, bez wątpienia jest wyjątkowa. Natomiast nie jest podstawą ta zasadnicza chęć Pana Boga do prowadzenia ludzi do zbawienia, nie jest podstawą do tego, żeby przymknąć oko na to, jak wielce innym jest nasze powołanie od naszej natury. Jak wielce to jest nadprzyrodzone. A to tutaj zostaje zupełnie pominięte i dlatego uważam ten tekst za ściśle naturalistyczny. Ściśle naturalistyczny. No Pan Bóg chce wszystkich doprowadzić do zbawienia, no to doprowadzi przecież. Przepraszam, mówię już chaotycznie, to będzie chyba bardzo długi materiał. To jest bez wątpienia czas, żeby kończyć. Natomiast, no, dokończę jeszcze. Aby mieć nadzieję, że dzieci, które umierają bez chrztu, zostaną zbawione i będą cieszyć się oglądaniem uszczęśliwiającym. Podkreślam, iż chodzi tutaj o rację nadziei w modlitwie, a nie o elementy pewności. No właśnie. Jest wiele rzeczy, które po prostu nie zostały nam objawione. No właśnie. Wierzymy i pokładamy nadzieję w miłosiernym i miłującym Bogu, który został nam objawiony w Chrystusie Jezusie, a Duch Święty skłania nas do wdzięcznej modlitwy i nieustannej radości. Zgadza się, jak najbardziej. Na koniec jeszcze dokument podkreślę, że oczywiście nie, w żadnym wypadku nie może to negować absolutnej konieczności chrztu i nie może to być zachęta do tego, żeby zwlekać z sakramentem chrztu, choć myślę, że zagrożenie jest realne i uważam, że ta uwaga jest tutaj na miejscu, bo sam dokument mógłby skłonić do tego rodzaju refleksji. A więc tak, jest możliwe, że Pan Bóg obdarzy dziecko łaską bez sakramentu chrztu. Jest to jakaś przesłanka, że rodzice chcieli to dziecko ochrzcić. Na przykład tak, może tak być, ale nie wolno twierdzić, że uważamy, że trzeba mieć nadzieję, że wszystkie dzieci dostąpią zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że to sugeruje naturalność naszego powołania. Taka doktryna wysłana przez Kościół sugeruje, że człowiek ma prawo do nieba. To jest kluczowy, fundamentalny błąd, naturalistyczny błąd, który może rozwalić cały gmach katolickiej wiary. Bo jeśli człowiek ma prawo do nieba, no to jakim prawem Pan Bóg oczekuje czegoś od człowieka? To jakim prawem, czy to nie jest wtedy targanie tej ludzkiej godności, gdy Pan Bóg wskazuje człowieka na piekło? Zniszczenie nadprzyrodzoności naszego powołania. Naturalizm to najgorsza herezja naszych czasów. To jest u źródeł modernizmu. Dlatego można tak powiedzieć, bo można mówić modernizm, że rozumiemy, można by powiedzieć, że modernizm jest najgorszą herezją, ale modernizm jest właśnie rodzajem naturalizmu. A więc to naturalizm jest tym najbardziej zatrutym jabłkiem naszych czasów i ten dokument sprzyja naturalizmowi. Wypływa moim zdaniem z naturalizmu, a na pewno mu bardzo sprzyja. To jest teologia, która bardzo sprzyja naturalizmowi i dlatego tak, można mieć nadzieję, że dziecko, które miało być ochrzczone, rodzice chcieli je ochrzcić, można powiedzieć tak, być może Pan Bóg się zlitował nad tym dzieckiem, być może obdarzył je łaską uświęcającą, być może, ale nie mamy żadnej pewności. A na pewno nie można powiedzieć, że dzieci dostąpią zbawienia. Mamy taką nadzieję,
bo przecież Pan Bóg chce wszystkich doprowadzić do zbawienia. Takie podejście jest tezą, która jest naturalistyczna i szalenie niebezpieczna. Zachęcam jeszcze do zadawania pytań, jeśli wciąż rzeczy są niejasne. Temat jest faktycznie trudny, bez wątpienia bardzo bolesny i przepraszam też za momentami bardzo luźną atmosferę przy omawianiu tego tekstu, ale uważam, że ten tekst faktycznie ma elementy straszne i to takie właśnie straszne, śmieszne. A więc jeśli coś jeszcze jest niejasne, pytajcie, zgłaszajcie swoje wątpliwości i pretensje, zawsze z pewną kulturą i zawsze proszę jednak z pewną pokorą, to znaczy nie uważajmy, że wszystko wiemy najlepiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.